Ta sprawa wyszła na jaw. W związkach sportowych jest prywata, burdel, syf i złodziejstwo. Mówię jasno, panie ministrze, niech pan zrobi z tymi sukinsynami porządek, bo oni niszczą polski sport. Ambitni sportowcy muszą cały czas się umizgiwać do tych zdechłych biurokratów, ludzi, którzy sami nie odnieśli sukcesu w sporcie i żyją tylko z pieniędzy podatnika. Często starych komuchów zresztą, tak, ubeków i różnych innych. Zrobić porządek z tymi jaczejkami komunistycznymi. Polski sport wygląda tak, jak wygląda właśnie dlatego, że działacze sportowi to banda pijaków, złodziei, zwykłych sukinsynów. Trzeba tam zrobić lewatywę i powołać to od nowa. A ja pytam. Ale 3 lata minęły i nie powołano. A po co się będą narażać? Nikt tego urzędują. Nie nagłośnił. I tu apeluję do dziennikarzy sportowych. Proszę z tych sukinsynów wypróć flaki, bo was nadzieja. I do naszych widzów. Cały czas piszcie do ministra, komentujcie te wydarzenia, bo polski sport ma tak. Dobrych sportowców, cudownych trenerów, zajebistych kibiców i ostatnie hieny działaczy. Ja chcę, żeby sportowcy reprezentowali nas, Polaków. A nie związek. A nie związek. Ta banda związek, hien, który decyduje. Ta banda hien przynosi wstyd, niszczy sportowców. Koniec z tym. Zero tolerancji. Jeśli dzisiaj minister Bańka chce pokazać, że w ogóle jest jakiś sens tego ministerstwa, to niech kopnie w dupę tych działaczy i zmusi ich do, bo jeszcze jest szansa, do dopisania Marceliny na listę startu w Mistrzostwach Europy. Pan minister Bańka, też mówię, były sportowiec, ma prosty test. Czy stanie po stronie sportowców, czy stanie po stronie kibiców, czy stanie po stronie Polaków, czy po stronie działaczy. Czy jest tchórzem, czy rzeczywiście zawalczy o polskiego sportowca. No ma test, ma na tacy, ma dowody, że kłamią, ma dowody, jak traktują trenerów i sportowca, czy rozwali tę sitwę. Proszę bardzo.